Kampus. Kampus. Ze mną na łączach Natalia Janik. Cześć Natalia. Dzień dobry, witam serdecznie. Natalia jest moją gościnią ze względu na to, że mamy styczeń i może sporej części z was, albo może nie sporej, przyszło do głowy zastosować pewną dietę cud. Natalia jest autorką profilu na Instagramie i też brandu, chyba już można tak powiedzieć, Dieta Nie Cud, jest z wykształcenia dietetyczką. I właśnie, chciałam od tego zacząć. Natalia, dlaczego dieta to nie jest cud? Może zacznę od tego, że ja nigdy nie wierzyłam w takie diety cud, czyli właśnie szybkie rozwiązania, diety, które mają sprawić, że chudniemy 10 kg w tydzień i to się utrzymuje. Tak, po prostu to nie działa. Ja wierzę w stałą zmianę nawyków, która jest gwarancją tego, że nasze odchudzanie bądź jakikolwiek inny cel żywieniowy zostanie z nami na dłużej. Okej, ja mam podobne przekonania, a czy masz jakąś teorię na to, dlaczego ludziom tak trudno jest się do tego przekonać, że to wszystko, co pojawia się na przykład na Instagramie, jakieś trendy żywieniowe, że ludziom tak łatwo jest w to uwierzyć i się na to łapią? Jakby co jest w tym takiego twoim zdaniem? Powiem ci, że to jest to pytanie, które ja sama sobie również zadaję, bo czasem nawet jak mam rozmowy z moimi podopiecznymi i staram się tłumaczyć, że słuchaj, no ogólnie w diecie mogą się pojawiać ziemniaki, chleb, olej i różne inne produkty, które przez wielu są uważane za jakieś szkodliwe, to oni nie do końca chcą w to wierzyć. Dopiero w momencie, kiedy zaczynają rozumieć i zauważają efekty, na przykład właśnie w odchudzaniu, w momencie, kiedy stosujemy taką totalnie normalną polską dietę, to wtedy zaczynają w to wierzyć. I mi się wydaje, że właśnie przez to, że jest taka moda na szerzenie tych wszystkich diet cud, dieta sokowa, post Dąbrowskiej, dieta Dukana, przez to, że właśnie to ma taki dobry PR w internecie, że po prostu wpisujemy dieta w Google i pierwsze, co nam wyskoczy, to właśnie jedna z tych trzech rzeczy, to wydaje mi się, że właśnie to jest głównym powodem, dla którego my nie wierzymy w to, że normalne jedzenie może po prostu dobrze dla nas działać i dobrze na nas wpływać. No i kolejnym problemem też jest ta historia, którą my mamy ze sobą, te lata 80., 90., kiedy królowały te diety low carb i niestety bardzo wiele takich starszych osób gdzieś to się zakorzeniło w ich głowach i nawet to przekazują swoim dzieciom czy rodzinom. No i niestety to jest już część naszej kultury, nie tylko polskiej. Co gorsze, każdy się uważa też przy okazji za specjalistę od diety i na pewno ma podstawy, żeby dyskutować na przykład z dietetykiem na ten temat. To też się często zdarza. Oj, zdecydowanie. Akurat dietetyka to jest taka branża, w której faktycznie każdy z nas je i każdy z nas po prostu czasem coś ugotuje, no ale to jedzenie jest naszą codziennością i po prostu specjalistów na temat odżywiania jest mnóstwo, no ale chyba jeszcze więcej jest tych mitów, które się gdzieś tam powielają i po prostu moją misją w internecie jest to, żeby te mity gdzieś tam pokazywać i mówić jasno, że to nie jest prawda i że siła tkwi w takim po prostu normalnym podejściu do odżywiania. Wymieniłaś chwilę temu takie trzy najbardziej popularne diety. Domyślam się, że omówienie, dlaczego one nie są okej, to mógłby być temat na wykład, tak naprawdę. Ale zdecydowanie. Czy byłabyś w stanie powiedzieć, dlaczego one nie działają? Bo wymieniłaś post Dąbrowskiej, wymieniłaś Dukana i dietę sokową. Jakby one wszystkie zawsze brzmią obiecująco, więc dlaczego nie? Wiesz co, może zaczniemy od diety Dukana. To jest bardzo restrykcyjna dieta, która polega na tym, że jemy tylko jakieś, nie wiem, 10 czy 15 produktów, tak naprawdę całe nasze menu to jest 10-15 produktów i to są produkty mięsne, zazwyczaj jest to właśnie jakiś chudy kawałek mięsa, jajko, dwa liście sałaty, sok cytryny. Wiem, bo kiedyś sama miałam taki głupi epizod w moim życiu jeszcze jako nastolatka, że chciałam przejść na tę dietę. No i dla mnie osobiście było to bardzo trudne w utrzymaniu ze względu na to, że w momencie, kiedy nie dostarczamy sobie węglowodanów na co dzień, to po prostu nie funkcjonujemy normalnie. I te pierwsze momenty właśnie na takiej diecie bez węgli są bardzo trudne i często właśnie w przypadku i diety keto i Dukana zachodzi podobna sytuacja, że my po prostu no nie wytrzymujemy tego psychicznie. Mhm. Kolejna kwestia, poza tym, że ucinamy węglowodany, ta dieta jest po prostu niesamowicie trudna w utrzymaniu,
właśnie przez to ograniczenie. No my mamy w polskiej kulturze tyle dobrych rzeczy, właśnie jakieś pieczywo, chleby pełnoziarniste, żytnie, dobre produkty, naprawdę mnóstwo ich, i w momencie, kiedy stawiamy sobie na cel właśnie, że przejdę na dietę Dukana, no to po prostu bardzo dużo takich powszechnie używanych produktów już niestety idzie w zapomnienie. Tak mi się wydaje z tego, co mówisz, że tak naprawdę każda dieta, która mówi nam, że mamy kompletnie wykluczyć dany produkt z diety, będzie tak naprawdę trudna w utrzymaniu, no bo jednak te bułki patrzą na nas przecież z witryn sklepowych. Zgadza się, zgadza się. Ja właśnie powiem ci szczerze, że nie jestem zwolenniczką takich maksymalnych restrykcji, bardziej właśnie takie małe zmiany, lepsze wybory, uświadamianie, że coś zawsze jest kosztem czegoś. A jeszcze chciałabym tylko właśnie dopowiedzieć dwa zdania na temat diety sokowej, bo to jest po prostu jakiś fenomen noworoczny, bo każdy po tym okresie świątecznym, a tak naprawdę nie świątecznym, a grudniowym, bo grudzień jest takim dość problematycznym miesiącem, że po prostu są jakieś wigilie pracownicze, imprezki i po prostu tego jedzenia się w naszej diecie jest po prostu dużo, dużo więcej. Do tego dochodzi Sylwester, alkohol i tak dalej, postanowienia noworoczne, i bardzo wiele osób przychodzi na dietę sokową. No i nie jest to dobre podejście. Dieta sokowa przede wszystkim jest bardzo uboga w energię, i to jest energetyczność rzędu kilkuset kilokalorii. To jest zapotrzebowanie, nawet noworodki, nawet małe dzieci mają dużo wyższe zapotrzebowanie niż właśnie to, co dają nam te soki. No i tak naprawdę stosowanie takiej diety przez dłuższy czas po prostu wpłynie na to, że my możemy się nabawić głębokich niedoborów. Sama mam podopieczną, która wychodzi z tego i naprawdę ma duże problemy z całym przewodem pokarmowym po okresie właśnie jakichś takich dziwnych postów sokowych, więc ja tutaj naszym wszystkim słuchaczom bardzo, bardzo odradzam takie właśnie podejście. A co polecasz, to za chwilę. Radio Campus. Ze mną cały czas Natalia Janik, Dieta nie cud. Rozmawiamy o właśnie tych dietach, które podobno są cud, ale jednak wcale się okazuje, że nie. Natalio, zastanawiam się, czy taki trend, ja go zauważyłam, zastanawiam się, czy, co ty uważasz na jego temat. Kiedy ogląda się różne strony, takie, które promują zdrowy tryb życia i w ogóle, bardzo namiętnie ludzie rozpisują całe makro, całą kaloryczność wszystkich potraw. Czy to jest dobry trend dla przeciętnego śmiertelnika? Ja stoję trochę między młotem a kowadłem ze względu na to, że my obecnie mamy takie dwa duże problemy populacyjne. Pierwszy z nich to jest narastająca otyłość i otyłość u dzieci, i to nie tylko w polskim społeczeństwie, ale tutaj mówię o takiej populacji światowej. Mhm. I drugim problemem są zaburzenia odżywiania. I tutaj akurat to jest bardzo trudny temat dla mnie, bo ja osobiście staram się zarówno edukować nie tylko moich podopiecznych, ale też moich obserwatorów, wrzucam jakieś tam takie grafiki, które mają zwiększyć świadomość żywieniową, ale mam też właśnie z tyłu głowy gdzieś zawsze, czy ktoś może tego nie odebrać zbyt agresywnie, czy ta informacja o kaloryczności, czy o makro kogoś nie uderzy i nie będzie wpływało na to, że ktoś się gorzej poczuje. Więc to jest bardzo trudne do odpowiedzenia na mnie pytanie, ze względu na to, że po prostu my obecnie mamy duże problemy właśnie globalne z kontrolą masy ciała, i z jednej strony uważam, że powinniśmy być otwarci na zwiększanie świadomości żywieniowej, ale z drugiej strony to makro i to te informacje o kaloryczności nie powinny zakrywać sensu zdrowego odżywiania. Okej, rozumiem i myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, w sensie o tym, że to zawsze ma dwie strony medalu. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o to, że jakby no makro nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest zdrowe żywienie, które no siłą rzeczy, myślę, że jeżeli ktoś je różnorodnie, no to makro chyba zaspokoi, tak na ludzki rozum, przecież wszyscy nie liczymy makro. Ale jeżeli chodzi o wybieranie diety, no to domyślam się, że już po samym tytule niektórych diet, czyli jeżeli mamy dietę kapuścianą albo sokową, no to sama nazwa powinna nam zapalić czerwoną lampkę. Ale czasami pójdziemy do dietetyka i dietetyk nam da jadłospis. Czy masz jakieś takie czerwone flagi, które powinny nam się zamachać przed oczyma, jeżeli na przykład zobaczymy jadłospis i zrobimy takie, oj, to chyba nie powinno tak wyglądać. Czy są jakieś takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę? Oczywiście. Ja w ogóle zawsze uczulam wszystkich moich znajomych i osoby, z którymi rozmawiam na ten temat, żeby
zwracać uwagę na to, do jakiego specjalisty my się kierujemy, weryfikować wykształcenie tych osób, do których po prostu pójdziemy, powierzamy im swoje zdrowie, no bo dietetyka jest tak naprawdę nieodłącznym elementem właśnie zdrowia i w momencie, kiedy pójdziemy do jakiejś osoby, która stosuje dziwne metody, zaleca różne produkty, różne suplementy, bo tutaj też niestety w tej dietetyce jest też dużo biznesu i niestety bardzo dużo firm zajmuje się tym, żeby gdzieś tam promować właśnie suplementy, herbatki, gotowce i tak dalej. Więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby właśnie weryfikować wykształcenie osób, do których idziemy, reagować na to, jeśli dostaniemy zbyt niską kaloryczność w rozpisce, bo często jest tak, że słyszałam, to nie jest jakby moja praktyka, ale słyszałam, że są nadal osoby, które gdzieś tam stosują kaloryczność na poziomie 1200, to jest zdecydowanie za mało. Właśnie informacja o wykształceniu to jest jakby podstawa. Kolejna rzecz to właśnie zwracanie uwagi na to, czy dietetyk jest w stanie się być dla nas takim elastyczną pomocą. Mam tutaj na myśli, czy jesteśmy w stanie na przykład poprosić go o to, żeby nam coś wymienił w tym jadłospisie, no bo dieta ma być tak naprawdę dostosowana do nas, a nie my do diety. Mhm. Więc jeśli już korzystamy z tych z tej usługi dietetyka, to ta dieta powinna być tak naprawdę uszyta na miarę. Zdecydowanie czerwoną flagą jest zachęcanie do tych wszystkich postów, detoksów, głodówek, ucinania węglowodanów do jakichś skrajnych ilości. I myślę, że taką ostatnią rzeczą, to już bardzo rzadko się spotyka, ale niestety wciąż jest to, że dietetyk, czy ta osoba, która się podaje za dietetyka, nie jest empatyczną osobą, czyli nie potrafi zrozumieć sytuacji podopiecznego i w momencie, kiedy coś tam nie wychodzi, zamiast wspierać i zamiast jakoś tak po prostu podnieść na duchu, to tam lecą słowa krytyki czy jakieś ośmieszanie. No niestety nawet w zeszłym roku miałam taką sytuację z dziewczyną, która przyszła do mnie po właśnie współpracy z takim jednym trenerem, pseudodietetykiem, który miał tam w zwyczaju nazywać swoje podopieczne jakoś prześmiewczo Halinkami, Grażynkami, co jest dla mnie w ogóle totalnie nieprofesjonalne i uważam, że nie powinno mieć miejsca na coś takiego. Ja się również zgadzam, tym bardziej, że wspomniałaś na początku tego wejścia o zaburzeniach odżywiania, od takich komentarzy nieuprzejmych i zupełnie nieempatycznych, bardzo łatwo wpaść w różne karuzele złego myślenia na swój temat albo swojej diety. Jasne. Na koniec, jako że no mamy styczeń i część osób, jako że jest 10, to już przez jeden tydzień można było się poddać, jeżeli ktoś przedsięwziął złą dietę. Jaką ty masz radę dla osób, które, okej, no chciałyby jakoś schudnąć, ale no umówmy się, dużo rzeczy zawodzi albo nie działa, albo jest jakieś trudne. Jakieś takie punkty, na których warto się skupić twoim zdaniem w tym wszystkim? Ja myślę, że tutaj taką główną zasadą powinno być to, żebyśmy mierzyli siły na zamiary i po prostu w momencie, kiedy mamy na przykład diagnozę od lekarza, że musimy schudnąć 10 kg, bo to już nie jest zdrowe, jak tak dalej będzie, to po prostu ta masa ciała będzie rosła, a nasze zdrowie niekoniecznie będzie na tym korzystać, więc jeśli mamy cel przykładowo 10 kilogramów zrzucić, to nie zakładajmy tego, że w styczniu czy do lutego my to 10 kilo zrzucimy, tylko po prostu starajmy się to rozłożyć na przykład najbliższe 10 miesięcy. Taka redukcja 1 kilograma miesięcznie, niezależnie od parametrów, jest jak najbardziej możliwa. Zdecydowanie też nie ma co wywracać swoich wartości żywieniowych do góry nogami. Jeśli w naszej diecie często pojawiały się jakieś produkty odzwierzęce, nie wiem, na przykład właśnie sery czy mięso, to nie zakładajmy, że po prostu w nowym roku będę na diecie redukcyjnej, na diecie wegańskiej i jeszcze postaram się uciąć węglowodany, bo to zawsze, zawsze po prostu mam bardzo krótkie nogi i nie zawsze będzie się udawać, więc myślę, że te dwie wskazówki, jako trzecią wskazówkę bym zdecydowanie dała takie konkretne planowanie, żeby to nie było, że będę jadła zdrowo w 2022, tylko postaram się dorzucać na przykład warzywa do każdego posiłku. I uważam, że to, że zrobimy właśnie taką konkretniejszą notatkę, wpłynie na to, że my będziemy w stanie sobie naprawdę zwrócić uwagę na to większą,
I tak w sumie teraz, co mi ostatnio przyszło do głowy jeszcze, to ja stosuję sama u siebie taką metodę, bo też sobie robię właśnie postanowienia nie tylko z okazji Nowego Roku, ale często nawet na najbliższy miesiąc. I mi zdecydowanie pomaga właśnie taka notatka w kalendarzu. Po prostu 1 stycznia sobie zapisuję na różne dni, różnych miesięcy właśnie jakąś informację z przypomnieniem o tym, jakie są moje cele, jakie są moje postanowienia i staram sobie o tym regularnie przypominać. To jest bardzo miła, że tak powiem, podpowiedź, kiedy robisz sobie notatkę na 6 czerwca. Pamiętasz, co sobie postanowiłaś? Tak. To prawda. A ja jeszcze zahaczyłabym na sam koniec o tym, co powiedziałaś na samym początku, że jeżeli macie jakieś postanowienia związane z utratą wagi albo z przybraniem na wadze, to jednak warto zawsze pamiętać, że dobrze jest skonsultować takie większe wahania z lekarzem. I to jest chyba dobry głos, żeby zakończyć. Natalio, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a jeżeli jesteście, drodzy słuchacze, głodni wiedzy takiej dietetycznej, to odsyłam Was na sociale Natalii Dieta Nie Cud. Natalia Janik była moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Internety. facebook.com/radiocampus twitter.com/radiocampus snapchat.com/radiocampus instagram.com/radiocampus